Okej, okay, to dobra, zaczynamy dalej. Co ja miałam zrobić? To. Czyli. Tak, tu, do tego punktu będzie najbliżej. Niech koń za nami trochę pobiega. No może na łanie się przebiegniemy, przejedziemy. Więc zapiszę sobie. Aha. Serio? Wilki? Musiałam wilki wytępić. Okej, warg. Szkoda, bo... No nie, jedki nie. Schodź, schodź. Dlaczego mamy wilki tępić? Chciałam mówić, że ten haps mi potrzebny. Nie patrzymy w tamtą stronę. I chyba tak zostanie. O to, to co tu jest? O fuck! Ej, no dawno wilkołaka nie było, nie? Ja pierdziu! Ale go odrzuciło. Ale niespodzianka, no nie spodziewałam się. Prawdę mówiąc. Take it. Jakoś was złota nie weźmiesz? Spoko. Wiesław zrobił się taki bogaty, że już nie zbiera złota. Ha! On tu mieszkał, chował się. No i dobre, tu idziemy były. Pamiętnik ma wiele zapisanych stronic, jednak ostatnie z nich są zapisane chaotycznie, jak kartki pamiętnika pobrudzone.
stało się, hrabia Sakor wykupiła Folbark basen i po tylu szczęśliwych latach musimy opuścić naszą bezpieczną przystań. Hubert, jak tylko otrzymał list z nakazem eksmisji, wpadł w taki szał, że ledwo udawało mi się go uspokoić. Tłumaczyłam mu, że to i tak cud, że tyle lat przeżyliśmy między ludźmi. Boję się, że Hubert nie będzie mógł opanować swoich przemian, kiedy jest w takim stanie. Okej, czyli ona i on byli wilkołakami. Przenieśliśmy się do jaskini w Puszczy Blazer. W folwarku pozwolili nam zabrać trochę sprzętów. Mamy łóżko, jakiś stół, zapas świec. Nie jest tak źle. Choć w jaskini jest trochę wilgotno, już po pierwszej nocy czuję, że łamie mi w kościach. Hubert dostał ataku, kiedy usłyszał, jak kaszlę. Krzyczał, że wróci do folwargu i zagryzie hrabinę. Czuję się źle. Hubert zniknął, jestem przerażona. Mam dreszcze, czuję w ustach krew, boję się, że Hubert poszedł zabijać. Co będzie, jeśli ja stracę kontrolę nad sobą? Reszta stron jest wyrwana, na tylnej okładce widać ślady pazurów. Czyli ona prawdopodobnie zmarła przez chorobę. A może to ona była? Kurczę, nie wiem teraz. Ej, no to musieliśmy go zabijać od razu, mnie to takie, wiecie co? Nie wiem, coś ostatnio mało tych rozmów tutaj z takimi jakimiś pobocznymi bohaterami. Jakby nie można... No trudno, dobra, mniejsza, nie będę ten... Przecież wiedźmiak nie zabija w ogóle tak ten teges rozumnych istot, prawda? Tak z niczego. Chyba jest kawałek drogi stąd, więc... Hej! Aha, tam są te ruiny. Okej, widzę. Też byłam już chyba. Ej, same wilki tutaj. Odpocznij. No, byłam tutaj. Serio? Dały mi zniszczyć tak od razu? Nice. Musi być to jezioro, o którym pisał Merpen. Ładne miejsce. Czterdziesty piąty nie jest taki... Jak będzie jakiś trujący, a mam takiego wyglądu. Ale urwał. Okej, jakieś zadanie od razu. On tutaj zauważył coś. On tu zauważył... Aha, tu jeziorko. Okej, i mamy tutaj szukać tego. Jakieś części. Receptur. Przepisów, kurde. Jak to będzie zaznaczone tutaj? Aha, w ten sposób. Z improwizorycznym molo, okej.
Zróbmy to najpierw to i to. Po kolei. Znów siedlisko potworów. Tylko tym razem jakich? No, jak sobie pochodnie stawiają, to nie wiem. Wyprawa w góry Amel była udana, ale nie mogę się już doczekać wizyty w Tiusan. Ta kraina stworzona dla grotuazów. Stoki, Gorgony czy zbocza Mont Crane to miejsca, w których będę mógł znaleźć dziesiątki stanowisk do eksploracji. Ciągnące się bez końca jaskinie wypłukane w wulkanicznych tufach zapewnią mi materiały do badań na długie miesiące. Aha, że wszystkie groty zajęte, wykupione przez winiarzy albo zajęte przez potwory. Jaki Luke Wonek, którego spotkałem w San Sebastian, obiecał mi zacną jaskinię. Będzie pan zadowolony, panie Gerek, w której nie ma ani chciwych winorobów, ani żadnych monstrów. A jednak coś tu się działo. O nie, słuchajcie tego. Luke okazał się wybrednym jegomościem. Kuchmistrz serwował kotleciki cielęce w sosie czosnkowym i zupę gesańską z fasolą. Luke jednak poprosił o placki pszenne i czerwone wino, wymawiając się wrodzonym wstrętem do czosnku. Wampiry? Niko tu zaciągnął prawdopodobnie. To nie. Coś ciekawego. Grzybki. Ma tych grzybów, że... Okej, no mówię, coś tu... Aha, że to pochodnie po nich, okej. Ej, czy wcześniej tutaj Brooksy nie siedziały? To jest, kurde, taka podobna ta jaskinia. Wow, trzeba nurkować? Którędy jest tu przejście? Nie ma tu przejścia. Nie mogę tędy przypłynąć. Okej, na górze jest przejście, a tu przejście. Nie ma przejścia. Jak ja mam tam wejść do środka? To jest zagadka. Tędy nie dam rady. Chyba, że już nic więcej tu nie ma, no ale wyglądało to tak jakobym. Spoko. Nieważne w każdym razie. Odsłoni mi się to? Tak, przeszukane, czyli tylko tego trupa mieliśmy odnaleźć.
Pandycji, czyli będzie bitka. Okej, okay, łucznik. Skąd ja dostałam? Gdzie z tamtej strony? Najgorsze, że mam ten miecz jeszcze w strzępach. W ogóle podpsuty troszkę. Nienawidzę bliski na mnie! Śmierć za śmierć! A, ten pad, nice. Łucznik po krzakach się chowa. Właśnie chciałam mówić, że chyba podpaliłam tą. Misiu. Okej, co oni tu mają? Kruszec miedzi, same fajne rzeczy. Kruszec alpejski jakiś. No tu się kuźwa. Dobra. Na pewno była opowieść. Ty żyjesz, czy już nie? Nie bardzo, okej. Na pewno była to opowieść, skąd oni mają te łupy w ogóle. No dobra, to idziemy teraz do tego zadania. I potem do znacznika i będziemy się przenosić. Goni? No przed panterą tak nie uciekniesz. Cię dogoni. Nie wiem po co. Taki nawet klikania w spację. Twój ten naszyjnik do gaci pakuje. Panowie, mamy towarzystwo. O proszę. 40, powinniśmy go ładnie. Nic nie dostanie. Zabija! Mordujmy! Nie! Ktoś musi być nie tak z moją głową, skoro ludzie rzucają się na mnie z mieczami. Fajnie, ten podsumował, spokojnie. Wow. Okej, tam są jakieś dwa worki, ewidentnie. O, jest i czerwone coś. Chyba to, czego szukamy. Dokładnie. Ostatni list jest taki napisany jak na skórze, kurde, nie chcę wiedzieć. Ławeczka. Co to jest? Kielich. Tak sobie. A tu pieniążki. Ej, to w sumie ciekawie wygląda. Dobra, w każdym razie teraz muszę się wynurzyć. Udaje się do jaskini, w której przybywał Lebioda. Przecież... A tu my nie byliśmy w niej?
Widzieliście to? Pierciu, okej. Nice, to było ciekawe. Ha, to jest... Ej, ale i tak popłynę, sprawdzę. Ale nie, nie ma nic ciekawego. To jeszcze tam się wrócimy. Tam są roślinki, tutaj jeszcze jakieś pakunki są. Okej, to chyba, żeby skończyć to zadanie, bo mamy schematy należące do zestawy 5x6, a nie ma już nigdzie żadnej opcji, żeby, więc prawdopodobnie ostatnią część schematu dostaniemy po udaniu się chyba z powrotem. Mi się wydawało, że my tam się byliśmy do tej jaskini i także myślę, że to postaramy się zakończyć. Gęstewko niewielkie. A co znowu szaroburo? Ten koniec straszny, no! To jaskinia, o której wspominał Merten. Trzeba się tam zajrzeć. Właśnie, jednak nas tu nie było. Okej, okay, w ogóle koniem wjechałam. Co my tu mamy? Zaprawdę ubogiego datkiem wesprzyj, ale miał zdać ubogiemu całego arbuza, daj mu pół arbuza, bo się gotowy ubogiemu we łbie przywrócić od szczęścia. Jezu, ile tu karteczek jest? Ha, życzenia, w ogóle prośby do Boga. No to, żeby żona Luka szlak jasny trafił i cholera zżarła, bo to wielki... Wszetecznik i skurwysyn Bastian. Okej. Okay.
Tu nic nie ma. Kolejne karteczki. Żeby była piękna, zgrabna, powabna i wiecznie młoda. I żeby tę flądrę Marię uszy oblazły. Babet. Co? Ej, tego jest tutaj trochę, nie? Znajmniej trzy. Czyli tam też pewnie trzy były. Zawsze mów prawdę, chyba że mówienie prawdy prawdzie szkodzi. Wtedy możesz kłamać. Takie uniwersalne, prawda? Proszę cię o zdrowie dla mamusi, o wielki lebiodu, żeby wyzdrowiała i już nigdy tak strasznie nie szalała. Antoinette. Okej, okay, to jakaś normalna prośba w końcu, nie? To są dwie. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, chyba że zawinił ci srodze i niegodziwością podszyte były jego czyny. Czyny jego były. I co ja mam tu zrobić? Wszędzie są karteczki ze słowami modlitw. Może Merten też tu zostawi. Ha, spoko, czyli muszę wszystkie karteczki przeczytać. Spraw o wielki lebiodo, żeby mój syn Julian bezpiecznie dotarł do Kowiru i żonkę sobie znalazł wysoko urodzoną i majętną Pascal. Czemu się to z czymś kojarzy? Z kimś? Okej. Tutaj jeszcze dwie. Prosiłem już Melitele, byłem u druidów i nic, to może ty mnie wysłuchasz, lebiodo. Chciałbym być brzydki, stary i gruby, bo już na tych wszystkich pięknych ludzi patrzeć nie mogą. Nudnie jak flaki z olejem. To przynajmniej ja bym chciał być ciekawszy, Quentin. I chyba jeszcze jedna była. O jest, wotum Mertena, okej. Dodaj mi sił, abym się nie ugiął, wspomóż mi łasku, abym nie zwątpił, bla bla bla. Ja, Merty, należący do wiedźmińskiego cechu Manticory, rozpoczynam dziś swą pielgrzymkę. Tu w jaskini, w której prorok Lebioda przez 23 dni i 23 noce pościł i oddawał się medytacji, ślubuję, że odpokutuję wszystkie swe winy, przejdę ścieżkę odkupienia i wyzbędę się wszystkiego, co łączy mnie z dawnym życiem, abym z godnością mógł wstąpić w szeregi wyznawców Najwyższego i zwać się nowym człowiekiem. Udaję się zatem do świątyni Lebiody, aby spotkać się z wielkim żebrakiem, człowiekiem, który zgłębił nauki Lebiody. Jak nikt inny na tym też padole, wysłuchać jego rad i wskazówek na dalszą drogę odkupienia. Okej? Okay. A jeszcze to właśnie. To już koniec mojej drogi. Ja, Merten, jako dziecko dany wiedźminom z cechu Manticory, poddany mutacjom i zabójczym treningom, dziś przestałem być wiedźminem, dokończyłem pielgrzymkę, podczas której wyzbyłem się wszystkiego, co wiązało mnie z dawnym życiem. Dotarłem do ukrytej kaplicy w jaskini prób i przetrwałem. Dziś rodzę się na nowo. Tu w jeziorze oczyszczenia zostawiam ostatnie przedmioty. Kurwa mać! Nie przeczytałam tego, bo zapomniałam i w jeziorze... Ale ja to znalazłam, czy nie? Mam 5 na 6, czegoś mi brakuje. Podajem w głosem, mówi do nas Lebioda, Lebiody czyni mi dobro, bla bla bla, okej. To był ostatni przystanek. Merten napisał modlitwę na odwrocie schematu. Aha, na odwrocie schematu, dobra. Czyli tą karteczkę, którą podnieśliśmy, to była... Okej. Fajnie, tu mamy to zadanko zaliczone i tutaj zakończymy sobie, czyli... mamy pełen zestaw Manticore. No tak myślałam, że ona tu będzie czekać. Dwie nawet, proszę bardzo. Gdzie jest i kolejna? Ej, no ja pierdziu, nie? Ale mnie leje. Ona jednak jak uderzy, to trochę zabiera, nie? Jezus. Dobra, ja tutaj chyba sobie... Jak wezmę sobie tą jaskółeczkę i pomedytuję sobie i spotkamy się już w innej części mapy z innym zadaniem. Pa.